Jak już informowaliśmy, zaplanowana na 19 marca sesja Rady Miejskiej Leszno odbędzie się. Zarówno skład osobowy, jak i porządek obrad będzie najprawdopodobniej okrojony. Wszystkie posiedzenia komisji zaplanowane na ten tydzień zostały odwołane. Godzinę przed sesją zbierze się komisja budżetowo-finansowa z udziałem wszystkich radnych. O 14:00 rozpoczną się obrady transmitowane w internecie na leszno.pl i telewizja.leszno.pl. Pierwotny porządek obrad zawierał dziewięć uchwał, jednak pismem z dnia 16 marca wiceprezydent Adam Mytych zawnioskował o zdjęcie czterech uchwał w sprawach zmiany planów zagospodarowania w rejonie torów kolejowych w granicach miasta, zmian w taryfach komunikacji miejskiej, darmowych przyjazdów dla krwiodawców oraz petycji dotyczącej budżetu obywatelskiego. Chodzi o maksymalne skrócenie obrad. Nowy porządek obrad musi być przegłosowany na sesji. Radni będą debatować nad uchwałami budżetowymi, sprawami związanymi z usługami opiekuńczymi i bezdomnymi zwierzętami. Ważne: dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przedstawi informacje w związku z pandemią. W obradach wezmą udział tylko osoby, których obecność jest wymagana. Ze względu na pandemię, wiceprezydent Adam Mytych apeluje do mieszkańców Leszna o niebranie udziału w obradach.